Wiadomo, że nie chodzi tylko o papier lub słowne deklaracje, ale jeśli rządzący sami będą kierować się tym, czego pragnie Bóg, poprowadzą swój naród ku świetlanej przyszłości. Przykładem niech będzie dawny Izrael, kiedy słuchali Boga i przestrzegali Jego przykazań, wiodło im się dobrze. Kiedy zapominali o Bogu, stawali się niewolnikami grzechu i szatana. Wtedy popadali w różne niewole i szli w niewolę, zabijani i niszczeni przez wrogów. I tak jest do dziś. Tak niszczy siebie i swoje życie również każdy pojedynczy człowiek, gdy od Boga odchodzi. Tak niszczą siebie i swoje narody ci, którzy z Bogiem się nie liczą, bo często siebie stawiają w miejsce Boga, robiąc zarazem z siebie karykaturę Boga. To tak, jakby pies chciał być krową, jeść trawę, dawać mleko, ryczeć jak krowa i choćby biedaczek nie wiadomo jak się wysilał, to nie zmieni swej natury, gdyż ona jest inna. Doprowadzi siebie do rozstroju nerwowego i śmierci. Podobnie stanie się z człowiekiem, który uzurpuje sobie władzę nad innymi, chcąc być dla nich takim w cudzysłowie Bogiem. Natura człowieka jest inna, człowiek jest tylko stworzeniem, a nie Bogiem. Dlatego każdy, kto stawia siebie w miejsce Boga, nie tylko stawia na szatana, ale też robi z siebie karykaturę prawdziwego człowieczeństwa. Nie musiałoby się żadnej władzy i żadnemu władcy patrzeć na ręce, bo jeśli ci ludzie będą mieli w sercu na pierwszym miejscu Boga, wtedy wszystko będzie na właściwym miejscu, wtedy nikogo nie skrzywdzą, gdyż będzie im zależeć na dobru wszystkich, wtedy będą umieli naprawdę kochać i dbać o swój naród. Bóg takim rządzącym nie odmówi nigdy swej pomocy. Będzie im błogosławił, jak też całemu narodowi. Dobrze jest też pamiętać, że każdy naród ma swego narodowego ducha. Dlatego w każdym narodzie powinien rządzić jego przedstawiciel. Na przykład w Anglii Anglik, w Rosji Rosjanin, w Izraelu Izraelczyk, w Niemczech Niemiec, a w Polsce Polak. Pomyśl, młody człowieku, może i ciebie Bóg wezwie do tego, byś kiedyś kierował innych ku prawdzie i wolności. Więc już dziś postaw na ducha i rozwijaj swoje serce w szkole Jezusa Chrystusa. Gdziekolwiek się wtedy znajdziesz, dasz sobie radę we wszystkim i ze wszystkim, gdyż twoją mocą i siłą będzie kochający i wszechmogący Bóg. Lepiej jest więc słuchać Boga niż ludzi, którzy tak często dziś idą na kompromis ze złem. Popatrz na świat oczami Jezusa Chrystusa, a nie dasz się wciągnąć w żadne zakłamanie i w podstępy szatana.